feel this way forever. I'm Tyra Miss Jackson. Hej siemaneczko ludziska, z tej strony TaxiZRT, witam was serdecznie na kolejnym odcinku z Margonem. Jeśli nie macie konta, to link macie w opisie, gramy na, oczywiście na serwerze Tempest, no i witam was. Kochani, dzisiaj do wbicia mamy 130 poziom, to jest nasz taki główny cel, ale chciałbym przy okazji porozmawiać z wami o takim innym temacie. Bardziej wypowiem się może już jutro na moim takim... że to tak ujmę, game logu, taxi logu, nie wiem jak to nazwać, jeszcze nie mam nazwy, także to będzie coś nowego. No ale tak czy inaczej wpadłem na taką pomysł, słuchajcie, game log, coś takiego. Generalnie będę opowiadał o takich kwestiach związanymi z grami, z YouTube'em. Taki po prostu vlog, tylko że wiecie, w tle leci sobie jakaś gierka i tak dalej. No to może już na innym odcineczku sobie o tym pogadamy. Właśnie jutro zresztą zapraszam. I generalnie chodzi o to, ja może was dzisiaj tak troszeczkę wprowadzę, może dla tych oczywiście, którzy tutaj wpadli na odcinek, powiem nieco więcej. A nuż, słuchajcie, może czegoś nowego się dowiecie i wy może wcześniej o tym nie wiedzieliście. Generalnie chodzi o YouTube. YouTube teraz, słuchajcie, robi takie, bym powiedział, dość nieprzychylne rzeczy, jeśli chodzi o twórców. Między innymi sam fakt, że no nie wiem, tacy youtuberzy jak PewDiePie chcą usunąć kanał. Właściwie to tylko PewDiePie chce usunąć kanał. Gość, który jest, słuchajcie, taką ikoną YouTube'a, usuwa kanał, ponieważ, słuchajcie, YouTube mu ten kanał zabija. Zabija mu ten kanał, słuchajcie, nie pozwala mu się rozwijać, gdzieś tam przez nie, słuchajcie, traci wyświetlenia, mega dużo wyświetleń, a to wszystko jest spowodowane jednym, algorytmem YouTube'a, który został wprowadzony i powiem wam szczerze, jest to sprawa naprawdę tak do dupy. Nie wiem dlaczego YouTube, słuchajcie, próbuje od ludzi, on próbuje wciskać ludziom to, czego ludzie, słuchajcie, nie chcą oglądać, ale będą to oglądali, bo YouTube im to wciska. I po prostu nawet jak nie każda osoba na to kliknie, to i tak, słuchajcie, filmy, które was kompletnie nie interesują, będą miały wyświetlenia, ponieważ YouTube chce, żeby miały wyświetlenia. Wiadomo, że, słuchajcie, już taką pierwszą oznaką tego całego, tej całej zmiany, tego całego syfu, było oczywiście ograniczenie wulgaryzmu. Mnie to nigdy nie przeszkadzało, ponieważ nigdy nie byłem wulgarny na swoich odcinkach. Co możecie zobaczyć, mam 900 filmów i w tym znajdziecie może 10 przekleństw. No, generalnie tak to wygląda, ale i tak mimo wszystko to nie jest koniec. YouTube powiedział, no jeszcze nie mam dość, jeszcze oczywiście można coś więcej wyciągnąć. Także słuchajcie, chodzi o to, że filmy, które po prostu powinny wam, na przykład subskrybujecie na przykład mnie, tak? No to Shakes, wiadomo, Shakesa obejrzy, nie wiem, 10 tysięcy osób w 2 dni. Margonem obejrzy za to 3 tysiące czy 4 tysiące osób w 2 dni, tak? Czyli na przykład osoba, która ogląda sobie Shakesa, nie kliknie na Margonem, bo może akurat nie interesuje tą osobę ta gra, tak? No, ale słuchajcie, jak... jeden odcinek ominie, tak? Drugi ominie, nie kliknie. To już na przykład Shakes za 3 dni już mu się nie pojawi. Nie pojawi mu się w subskrypcji, ponieważ nie obejrzał tych dwóch filmów, słuchajcie. I to właśnie tak będzie i tak się będzie działo. I teraz, słuchajcie, YouTube stacza się, zmienia się. Ja chcę o tym, słuchajcie, porozmawiać tak naprawdę porządnie na odcinkach, żebyście wiedzieli, co się teraz dzieje. Na pewno, słuchajcie, nie tylko ja o tym wspomnę. To będzie mega dużo teraz o tym zamieszania. By the way, kalendarz adwentowy, można sobie otworzyć piąteczkę. A co my tu mamy? Oj, taka to niespodzianka. Ani to ładne, ani praktyczne w ostatnim może posłużyć do zaskoczenia i spowolnienia wrogów, bo innych zalet nie ma. Aha. Okej, okay, to... dobra. No to nieważne. No. I generalnie tak rozwinę bardzo temat. Powiem wam troszeczkę o logarytmie, chociaż wszyscy... algorytmie, przepraszam.
który no, psuje tego YouTubia i dąży do tego, żeby... Nie wiem, czy oni chcą... Nie, chyba YouTube chce, żeby już nikt tutaj nie wchodził na ten YouTube, żeby nikt tych filmików nie oglądał. Bo jak nie do tego, to nie wiem, do czego to będzie służyć. Słuchajcie, ale właśnie taką ikoną YouTube'a jest właśnie PewDiePie. To jest osoba, która może coś zmienić. Zobaczcie, jeśli on usunie kanał, który ma 50 milionów subskrypcji, to zobaczcie, co wtedy. Co się będzie działo, słuchajcie. O tym zaczną mówić wszyscy, cały YouTube. To jest tylko kilka dni. Od tego nas dzieli tylko kilka dni. Powiedział, że jak wbije 50 milionów subskrypcji, to po prostu usuwa kanał. Także, no i będzie oczywiście zakładał nowy, tak? I bardzo dobrze, bo jest to naprawdę w porządku koleś, który potrafi robić dobre filmiki i ja się o tym przekonałem nieraz. Oglądałem naprawdę nie jeden materiał. No tak czy inaczej, słuchajcie, jest to osoba, która też się buntuje i to jest bardzo dobrze, bo to jest osoba, która mówi YouTube, nie, ja się na to nie godzę i tak powinien zrobić każdy YouTuber. Oczywiście wiadomo, jak to jest z Polską, słuchajcie, generalnie YouTube nie interesuje się Polską, Polskę ma w dupie kompletnie, my jesteśmy krajem trzeciego świata, który gdzieś tam na YouTube nie, dla YouTube'a nie ma żadnego znaczenia, także my nie istniejemy, ale właśnie... Słuchajcie, osoby takie większe na YouTubie, gdyby polskim się wypowiedziały, to można by było coś zmienić. Można by było coś zmienić. Ja myślę, że słuchajcie, byłoby łatwo nawet coś zmienić. Z tym, że no, ludzie nie chcą takich zmian, takiego boom. Nie wiem dlaczego. Ja nie będę się teraz tym zajmował. No i dobra, kontynuujemy. Wracając do tematu, słuchajcie, mamy już nowy mieczyk, kupiłem sobie ostatnio taki toporek, słuchajcie, takie wyszczerbione ostrze kości, który będzie mi potrzebny. Oczywiście teraz atakuję ogniem. Dlaczego biję ogniem? Ano, słuchajcie, dlatego, że wydaje mi się, że mimo wszystko fajniej się XP na tym ogniu. No jakoś tak, nie wiem, ten damage jest troszeczkę większy, jakoś łatwiej mi idzie z tym ogniem, więc postanowiłem, że będę latał z ogniem. Oczywiście mam też broń od zimna i ona jest tutaj w ekwipunku. Mam też umiejętności od zimna, które mam po prostu na jedyneczce. Sobie ustawiłem i myślę, że jest w porządku. Dobra, możemy sobie zejść tutaj. Nie wiem, gdzie kroczę, nie wiem, gdzie idę, nigdy wcześniej tutaj nie byłem. Zaginiona dolina, aha, czyli tam jest po prostu już wyjście, tak? Tak, no dobra, no to w porządku, możemy ich bić mimo wszystko. Fajnie, że nas sami atakują, nie trzeba nic klikać, po prostu wbijacie, klikacie F. O, a pogram sobie, słuchajcie, teraz na przykład ten. Aha, czyli nie wszyscy nas atakują. Dobra. Zobaczcie, pogram sobie teraz, nie będę klikał myszką, tylko pogram sobie chwilę samymi przyciskami. Samą klawiaturką. O, co nam wypadło? O, jak fajnie. O, jak bardzo miło mi z tego powodu. Dziękuję. Dobra. No. I tak to było, słuchajcie. Powiem wam szczerze, że smutno się robi troszeczkę, bo ten YouTube się zmienił, odkąd ja tutaj przyszedłem, odkąd ja tutaj pracuję i... Na gorsze się zmienił. By the way, słuchajcie, zaraz wam pokażę... Co zrobić, aby moje filmy wam się pokazywały, nawet gdy nie obejrzycie załóżmy jednego czy dwóch filmików, ok? Generalnie chodzi o to, że jeśli zasubskrybujecie mój kanał, to tutaj powinniście obok mieć taki dzwoneczek. Wejdziemy sobie na przykład na takiego Tauiego. No i macie tutaj taki dzwoneczek. Ten dzwoneczek, słuchajcie, klikacie sobie i chcę otrzymywać wszystkie powiadomienia z tego kanału. Dopiero wtedy mnie, tak wiecie, subskrybujecie, że wszystko będzie wam się pojawiać. No i to jest smutne, słuchajcie, bo teraz nie wiem do czego dojdzie. Nie wiem jak to będzie działo. Dobra, ale takimi rzeczami nie będziemy się teraz zajmować. Może wyjdziemy z tej groty, te pajączki są słabe po prostu. Mogą być troszeczkę większe grupki, no po dwa jeszcze, wiecie, po dwa to tak jeszcze sponio, nie? Ale mogło być więcej. Czyli tak, tutaj byliśmy. W rujeczce byłem? I tak się zastanawiam, tam byłem na pewno, tam nie byłem jeszcze. Rujeczka... Ta, byłem. Czyli całą tak naprawdę zwiedziliśmy, nie musimy iść dalej. To fajnie, to lecimy sobie na dół, przejdziemy sobie do opuszczonej twierdzy. Mam nadzieję, że w ogóle dzisiaj uda się wbić ten skromny 130 level. Ponieważ no nie ukrywam, że jest to gdzieś to dla mnie ważne i wiecie, fajnie by było, nie? Dzisiaj sobie capnąć
Oj, tutaj nawet troszeczkę mnie przybiły. Ale nic. O, no. I tutaj już jest ich więcej. I to mi się podoba. O kurczę, 140. Dobra, 140 level, ale jak widzicie, idzie całkiem łatwo. Dobra, czekajcie chwilę, bo ktoś domofonem dzwoni. Okej, dobra, możemy kontynuować. Przepraszam, słuchajcie, Gabry sobie właśnie wpadł na chatę. Dobra, no ja mogę lecieć sobie dalej. Dobra, Persers... O, co? 142 levele? No ja tu... o nie, jak sam mi zabrał, słuchajcie, 7000, to robi się nieciekawie. On mi tyle nie powinien zabierać. Niesamotnie, no ale mam, słuchajcie, 129 level, tak? A XP na przeciwnikach o ponad 10 leveli większych ode mnie. Tu jest jeszcze jakiś... Ulala. Dobra. Padnę czy nie padnę? Ryzykuję. Aha. No to fajnie. Takie tam 100% mi nie... Nie, no fajnie. Dobra. No atakujemy ich. Widzę, że tutaj są... O, tu mamy kogoś lepszego. Czy tu będzie gdzieś elita dwójeczka? Tylko tak mi się zdaje jakoś dziwnie, bo tak... Te berserkery są niezłe. Mała twierdza. Dobra, ej, w jakich oni są grupach? Bo o te akurat są słabe. Te mogę bić. Bezproblemowo. Tak samo tutaj, powiedz. Dałem radę. Dobra. Ej, jak oni... Nie. Nie, no nie może... Jak oni są w poczwórnej grupie, to ja słuchajcie, ja mam deda po prostu, no. Dobra, tutaj mamy jeszcze jakąś grupkę. Ale słuchajcie, bardzo fajna miejscówka do XP-nia. Jak mam być z wami szczery, bardzo fajna jest miejscówka do XP-nia. No i można sobie tutaj pośmigać i poatakować sobie ziomeczków. Więc oj, to już było bolesne. To już gdzieś tam zabolało. Dobra. No nie wiem, słuchajcie, spróbowałbym... No zaatakowałbym, ale kurde się boję, że znowu padnę, no. Wyjdę na takiego cipciaka. O, tych trzech mogę zaatakować. Trójeczka. O, było blisko. Masakra. Słuchajcie, następnym razem może równie dobrze nam się nie udać, nie? Aha. A, to jest sekretarz. Dostałby wciury i by się skończyło, kurczę. Dobra, no tak czy inaczej, nie dotykamy tamtego ziomeczka. No boję się zaatakować, słuchajcie. Boję się, bo wiem, że padnę. Słuchajcie. Ja tam jakoś przejdę. Tędy było przejście. Taksuś! Aaa, bo te nie atakują! Aaa, no to zmienia postać rzeczy! A, czyli mogę się założyć, słuchajcie, że one są razem we czwóreczkę tam. To ja tego nie będę nawet bił. Nawet nie będę tego bił. Dobra, pyc. Świetnie. Puszczona twierdza. Teraz z tej strony sobie wytłuczemy. W sumie XP jest naprawdę porządny. Że co? Gościu! Gdzie są logi? No czekajcie. Za 7000 dostałem? LOL. Zobaczcie, jakie absorpcje tu są tych obrażeń. Nie, no to mnie dojechali teraz.
Ja jestem w szoku. W szoku jestem. Dobra, ludziska, zaraz się widzimy z powrotem. Okej, teraz zapuściłem, słuchajcie, się w nieco inne miejsce. Od opuszczonej twierdzy zjechałem sobie po prostu w dół. No i zobaczcie, co tu się dzieje. Nie wiem, czy ja pokonam tą grupkę. Cholipcia! Cholipcia, la 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 la! Dobra, mam nadzieję, że dam radę. Jep, 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 jep! Wygrana! Tak jest, bardzo dobrze, okej, udało się. No, powiem wam szczerze, że stresowałem się na początku troszeczkę. Myślałem, że już jej nie wygram. No i zanim tutaj doszłem, oczywiście troszeczkę expo udało mi się wbić. No i tyle, i możemy lecieć dalej. Okej, bijemy sobie pyc. Fajne jest to, że... Fajnie, nie no, ładny dropik. Prawda, w porównaniu z naszym... To w sumie nie ma porównania. O nie, jest dużo słabszy. Ale mimo wszystko fajnie, że się trafiło, słuchajcie. Fajnie, że dzisiaj takie itemki wchodzą, nie? Dobra, na razie zostawiamy tą grupkę. O, tutaj jest dalej jeszcze przejście jakieś. No ciekawy jestem, co tam jest. Może być, słuchajcie, już coś lepszego, coś mocniejszego, tak? Więc nie zajdę, że to atakujmy gdzieś tam na koniec świata jeszcze dalej. Ale myślę, że tyle, ile damy radę, tyle podejdziemy. Dobra, ile mi tam jeszcze brakuje? 180 tysięcy expa. Ja bym tą trójkę zaatakował dopiero wtedy, gdy będę pewny, że już będę miał ten level, załóżmy. I tak standardowo skończy się tak jak zwykle, że pewnie padnę. No, ale można zaryzykować, prawda? Dobra. To jest jeszcze jedna trójka. I tak, mamy... O nie. Oj, to się by skończyło źle, jakbym to zaatakował, tak czuję. Dobra, słuchajcie, ja zrobię tak. Dobra. Wygrałem. No, wygrałem, 100% życia. Okej, także się udało. No, ale mogło być gorzej, słuchajcie, mogło być źle. Dobra, 105 tysięcy expo mi brakuje, to jeszcze w sumie troszeczkę, bo już niewiele do dobicia nam zostało. Tych moglibyśmy jeszcze dojechać, tylko nie wiem, czy mi się chce tam wracać. Dobra, wrócę się. A co mi tam? Zresztą to chodzenie tutaj to jest chwila. Klikacie sobie, on sam wam leci, także fajna opcja. Czegoś, co brakowało mi naprawdę w sporej ilości gier MMO, no to właśnie to chodzenie, słuchajcie, że sobie klikacie i pyc, on sobie już tam dojdzie, nie? Dobra, okej, ile tam jeszcze brakuje? 65 tysięcy, ja pierdzielę, jeszcze troszeczkę. No jestem, słuchajcie, ciekawy, jakby to zaatakował i tak po prostu padł tutaj, tak jak... Nie, no to by nie mogło się zdarzyć, słuchajcie. Ja nie wierzę, żeby to by się zdarzyło. Dobra. Jeszcze podejdę, chociaż mogłem ich wcześniej atakować, ale niepotrzebnie ich omijałem w sumie. Bardzo niepotrzebnie. Okej, jestem ciekaw, ile te rzeczy są warte. To nie są drogie rzeczy, tak? O Jezu, jeszcze źle poszedł. No nie wierzę, gościu. Mi takich rzeczy tutaj nie rób. Dobra, pyc na górę. W ogóle nie poinformowałem was, słuchajcie, jeszcze, że odcinki będą teraz codziennie o 16. A streamy w sobotę i w niedzielę o 12, słuchajcie. I to jest oczywiście w harmonogramie napisane, także nie każdy tam wchodzi na ten harmonogram i postanowiłem, że was poinformuję. A do tego fragmentu filmu już i tak pewnie niewielu z was dotrwało, także niestety kap papeszek. Ale dobra, no przynajmniej poinformuję, może na następnym jeszcze wspomnę o tym po prostu i będzie gicior. Lekka pobitka musi być, słuchajcie, zawsze musi być lekka pobitka, do każdego odcineczka. Bo jak nie ma popity, to przypalik jest. Dobra. No, powinienem im dać radę, myślę, że ze spokojem. Pyc, to jest. I mamy 130 poziom, kochani, mamy to. Dobra, oczywiście na razie tego nie nakładam, bo to jest od zimna. Muszę musiał statystyki od zimna złożyć. A jak się różni? Tak. Sporo mi dało, a tu jeszcze w umiejętnościach nie mam w sumie wszystkiego. Dobra. Gdybym sobie jeszcze tutaj dał. Słuchajcie, warto inwestować w to mimo wszystko. I jak w porównaniu z ogniem? Zobaczymy, jak to stoi w porównaniu z ogniem. Tu mam tyle... No, ta zimno jest troszeczkę, troszeczkę więcej ma damage'a, ale nie powiedziałbym, że jest lepsze. O tak. Dobra, tędy już
moglibyśmy sobie pójść na górę, ale ja jeszcze podejdę, zobaczę, czy uda mi się sklepać tych trzech ziomoków. Jak się uda, to będzie fajnie, jak nie, to się mówi trudno. Dobra, uwaga, chwila prawdy. Aha! Spoko, 97% życia mi zostało po tym. Fajnie, myślałem, że będzie ciężko, ale tak... No tak trochę nie bardzo. Dobra, niepotrzebnie dygałem dupsko, ale fajne ekspowisko, słuchajcie, dużo ekspo tutaj leci, podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. I one występują tak po trzech, po dwóch, to jest tak optymalnie, bo podejrzewam, że dla czterech już bym nie dał rady. Przynajmniej nie na tym poziomie, nie? Dobra. Więc... I możemy sobie wjechać do góry. Co my tu mamy? Kilku berserków. Berserkerów. Dobra. Czarcie oparzeliska. Co tu jest? O, dalej berserkery. Grobowiec przodków. To może być coś niezłego. Czy tam jakaś pustelnia jest? Fajnie, ty. Kozacko. Dobra, słuchajcie, ja już was nie zamęczam, ja idę pozwiedzać, poatakować, mamy 130 poziom na odcineczku, jest wbity, elegancja Francja. Do zobaczenia, ludziska, zostawcie łapeczkę, jak wam się spodobało. Jeśli chcecie kupić tanie gry, to oczywiście G2, zapraszam serdecznie na kodzik ZRT, 3% zniżki. No i do zobaczenia, siemanko!